Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy dziś w Stanisławowie, niedaleko Grójca. Odmiana Szampion. W tej kwaterze już kilka razy gościliśmy. Jabłek wydaje się być idealnie, chociaż na niektórych drzewach widać, że na górze jest więcej, na dole trochę mniej, ale średnio jak popatrzymy, to wydaje mi się, że to jest naprawdę ideał. Jabłka w tym roku, no cóż, w dużej ilości łapią jakieś tam lizaki pomrozowe. Mamy dużo jabłek na tych bardzo krótkich szypułkach. No tak, taka specyfika tego sezonu. Spytałem się kolegi, powiedz mi proszę, co tu było robione i czym było dokarmiane. No to odpowiedział mi krótko: Zbysiu, z tego twojego greena tutaj praktycznie wszystko było. Tu nie było chyba jednego preparatu, który by nie był zastosowany. Więc na pewno były algareny kilkakrotnie stosowane, dokarmianie wapniem, borem, stosowany był też w tej chwili preparat Expando, jutro czy w pojutrze będzie drugi zabieg. No i proszę Państwa, było przerzedzanie też. Przerzedzanie chemiczne, stosowana była benzyloadenina, czyli globaryl, dawka 1,20 L plus setka fixora. No i było to troszeczkę później niż zalecają podręczniki, czyli zawiązki miały już około 14 mm średnicy. No i wyszło bardzo fajnie. Gdzieniegdzie jeszcze jakieś tam malutkie zawiązki się znajdują, ale widać, że problemu z tak zwanymi pigmejami na pewno nie będzie. No i tych jabłek, tak jak ja już sobie tam wstępnie przeliczyłem, jest naprawdę idealnie. Proszę Państwa, w tym sadzie te liście jeszcze fajnie wyglądają, ale ogólnie w sadach w tym momencie mamy problem, bo po 2 tygodniach praktycznie ciągłego deszczu, po pierwsze, te drzewa nie bardzo mogą pobierać składniki pokarmowe z gleby, bo w wielu sadach występuje po prostu podtopienie. A więc jeśli korzenie są podtopione, no to nie ciągną składników pokarmowych, również wapnia. W związku z tym mamy kolejny przyczynek do tego, żeby w tym roku dużo intensywniej dokarmiać wapniem. Również, proszę Państwa, góra. Przy takim ciągłym zwilżeniu liści wiele składników pokarmowych z tych liści zostało wymytych, wypłukanych, razem z deszczem spadło na glebę. W związku z tym wydaje mi się, że w tym momencie, chociaż jesteśmy już w takim czasie, kiedy no, od wielkości orzecha włoskiego mówimy to już tylko dokarmianie przede wszystkim wapniem, jeszcze azot, potas na wielkość, mikroelementy, magnez, ale ja myślę, że w tym momencie możemy śmiało zastosować jeszcze nawozy wieloskładnikowe NPK, na przykład zrównoważone, plus magnez, plus mikroelementy, plus jakiś dodatek wcale nieduży aminokwasów, bo ze względu na to podtopienie korzeni. Tym drzewom po prostu w tych liściach w tym momencie prawdopodobnie brakuje wszystkiego. Więc myślę, że 1-2 takie strzały wieloskładnikiem dolistnie, a później już będziemy mogli myśleć tylko o tych no, typowych problemach, czyli magnez, mikroelementy, dokarmianie wapniem, a jeśli będą upały, to wapń i aminokwasy, bo w momencie, kiedy będzie gorąco, kiedy aparaty szparkowe będą znowu się zamykały, kiedy roślina będzie bała się, że przed nadmierną transpirację się odwodni, w tym momencie tak naprawdę sensowne jest dokarmianie właśnie aminokwasami i wapniem. Proszę Państwa, co jeszcze możemy w sadzie zrobić w tej chwili? Jeśli jest taka możliwość, to albo glebogryzarka boczna, albo jakiś kultywator nieduży w linii drzew, żeby wzruszyć tą glebę, żeby dopuścić troszeczkę tlenu. Dlaczego? Po tych ulewach taka cieniutka wierzchnia warstwa na pewno będzie zamulona. Chodzi o to, żeby tą cienką warstwę tego namułu zerwać, żeby dopuścić tlen głębiej do korzeni. W niektórych sadach
wystarczy właśnie taka niewielka uprawka powierzchu. W niektórych sadach konieczne będzie na przykład zastosowanie głębosza z jednym czy z dwoma zębami po to, żeby odprowadzić nadmiar wody i dopuścić tlen do środka. Ale proszę Państwa, mamy też dużo takich sadów, gdzie w tym roku korzenie zostały na tyle podtopione, zaduszone, że prawdopodobnie wielu z tych drzew nie uda się uratować. Albo przeżyją, ale będą cierpiały przez następne kolejnych lat i przez następne kilka lat będą powoli zamierały, wypadały. Proszę Państwa, jeśli widzimy, że taka kwatera jest w tej chwili no tak naprawdę kwalifikująca się do usunięcia, to nie czekajmy. Zlikwidujmy tą kwaterę, jeśli tylko mamy taką możliwość. Ewentualnie zróbmy, co się da, poprzez te jakieś lekkie uprawki czy głęboszowanie w polu, po to, żeby próbować je uratować, ale w przyszłym roku, gdyby się okazało, że to było nieskuteczne i te drzewa jednak zamierają, to proszę Państwa, no to jest brutalne, ale im szybsze decyzje, tym wyższe wygrane. Albo może inaczej, im szybsza decyzja o wykarczowaniu, o zlikwidowaniu takiej kwatery, tym mniejsze koszty i mniejsza robocizna poniesione na próby ratowania sadu, z którego i tak na pewno przez ileś następnych lat nie będzie prawdopodobnie pożytku. Przyszły takie czasy, że sad, żeby przynosił dochód, no to musi być wydajny. Jeśli ten sad na samym początku będzie uszkodzony, będzie schorowany, to myślę, że niewielkie są szanse na to, żeby w przyszłości zaczął przynosić dochód. No, ale to takie może pesymistyczne. Proszę Państwa, faza orzecha włoskiego, no to właśnie w tym momencie jest. Opad czerwcowy już praktycznie się kończy. Zostało jeszcze troszeczkę takich mniejszych jabłek, ale to naprawdę niewiele. Praktycznie to, co na drzewie zostało, powinno się przynajmniej tam w 80-90% utrzymać. Od tego momentu przechodzimy na dostarczanie wapnia już praktycznie do jabłek, wyłącznie za pomocą oprysków. W tym czasie wapń, który będzie pobierany z gleby, już nie będzie trafiał do zawiązków, a tylko i wyłącznie do pędów. Więc dokarmianie wapniem. Za momencik będziemy się przestawiali już na chlorek wapnia, przynajmniej w większości gospodarstw tak się robi. Ja tylko przypominam, że nie spieszmy się z tym i pamiętajmy zawsze, żeby do chlorku wapnia dodawać aminokwasy. Tych aminokwasów nie trzeba dawać dużo. Naprawdę minimalne dawki, no chyba, że jabłek jest bardzo dużo i chcemy, żeby te aminokwasy, oprócz tego działania wspomagającego dla chlorku, żeby jeszcze dokarmiały drzewa. No to wtedy robimy pełne dawki aminokwasów. Ale jeśli nie ma takiej potrzeby, aminokwasy do chlorku dodajemy zawsze, ale w tych minimalnych, polecanych dawkach. Ja jestem zwolennikiem, żeby stosować aminokwasy pochodzenia roślinnego, dlatego polecę Great VG. Natomiast tam, gdzie jeszcze się nie decydujemy na chlorek wapnia, w tym momencie dalej możemy stosować mrówczan wapnia, na przykład Calgreen. I do Calgreenu ja też zalecam, żeby dodawać aminokwasy, czyli znowu Great VG. Dawka 1 litr na hektar powinna być absolutnie wystarczająca. W późniejszym czasie możemy też zastosować jeszcze Witorg. To są aminokwasy roślinne, które mają stosunkowo słabe działanie odżywcze przez liście, ale naprawdę świetnie działają, mają takie dobre działanie osłonowe, buforujące i jako dodatek do chlorku wapnia to jest naprawdę nie tylko bardzo tanie, ale też bardzo dobre posunięcie. Co jeszcze? Kalboron. Czyli wapń skompleksowany lignosulfonianem plus bor. Ten bor w niewielkich dawkach stosowany jeszcze w tej chwili i później przez resztę sezonu będzie, proszę Państwa, nie tylko poprawiał transport wapnia, chociaż już może w coraz mniejszym teraz stopniu, ale bor będzie też wspomagał przemiany cukrów, będzie wspomagał dzięki temu
smak owoców, będzie poprawiał smak owoców i będzie wspomagał też wybarwianie jabłek. Jest to działanie pośrednie, ale jednak też istotne. Bor, przynajmniej według mnie, też zmniejsza rdzawienia na jabłkach. Może w tym momencie nie będzie to już takie bardzo ważne, bo okres podziałów komórkowych i ten czas, kiedy jabłka były najbardziej podatne na rdzawienia, już jest za nami, ale na pewno warto te niewielkie ilości boru jeszcze dodawać. Ja zresztą od bardzo, bardzo dawna twierdziłem, że dobre nawozy wapniowe powinny niewielką ilość boru zawierać. Dlatego ten Calboron jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że ten lignosulfonian będzie też bardzo ładnie usztywniał ściany komórkowe. Więc to takie podwójne działanie. No i co? Oby tylko nie zgradowało. Mieliśmy nietypową zimę, takiej jeszcze nie pamiętamy, tak zimnej i z takimi przymrozkami od samego początku do samego końca wiosny też jeszcze nie mieliśmy. Czerwiec zaczął się niezwykle mokro, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Truskawki w większości mamy zmarnowane. Oby chociaż na jabłkach udało się ten tegoroczny biznes doprowadzić do końca i zebrać na tym pieniążki. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego.